Jak każdego ranka zaśmiecasz swoją głowę, przez co potem nic ci się nie chce? Jakie trzy nawyki musisz wypracować, aby osiągnąć sukces? Czyli co zrobić, jeśli pragniesz od życia czegoś więcej? Zapraszam! W tym odcinku zajmiemy się tym, dlaczego to jest tak, że jedni w tym samym czasie osiągają sukcesy, żyją na pełnej, jak to się mówi, czyli czerpią z życia garściami, cokolwiek sobie nie wymyślą, to to robią, osiągają swoje cele, realizują marzenia, podróżują po świecie, żyją na godnym poziomie, w tym samym czasie inni, ledwo wiążą koniec z końcem, mają całe życie pod górkę. I ciągle wiatr wieje im w oczy. Czy to jest przypadek, że te dwie różne grupy ludzi osiągają tak różne wyniki, mając do dyspozycji tyle samo czasu, mając dwie ręce, głowę, dwie nogi. Czy to jest przypadek? Nie. Nie ma w tym żadnego przypadku. Jest to kwestia nawyków, jakie mają na co dzień. Dziś omówimy sobie trzy takie nawyki, które mi na mojej drodze. A musisz wiedzieć, że ani nie urodziłem się w bogatej rodzinie. Urodziłem się w rodzinie robotniczej w Szczecinie na blokowisku spłyty. Moi rodzice pracowali ciężko fizycznie. Ja sam jako pierwszą pracę zacząłem pracować na śmieciarce. Tak, targałem kubły na śmieciarce. Byłem jako taki ładowacz, gdzie czułem wiatr we włosach i uczyłem się rozróżnienia najróżniejszych rodzajów zapachów śmieci, które wyrzucili inni ludzie. I taka praca, gdzie płacili mi na początku 4 zł na godzinę, bardzo szybko ustaliłem, że to nie jest to, co chciałbym w życiu robić na stałe. Nie wiedziałem, co będę chciał robić. Nie miałem jeszcze na to dokładnego pomysłu, aż pewnego dnia miałem. Trochę szczęścia też, że spotkałem na swojej drodze, drodze ludzi, którzy pokazali mi pracę w sprzedaży. Zaczynając od akwizycji door-to-door door w funduszach emerytalnych w 2006 roku, potem w branży odszkodowań, a teraz w branży, szeroko rozumianej branży finansowo-prawnej, w kredytach frankowych czy gotówkowych, złotówkach, gdzie zajmuję się unieważnieniem takich umów. To ta droga moja od człowieka, który pracował ciężko fizycznie na budowie, na śmieciarce, w sklepie i tam kilka rzeczy po drodze. Przez sprzedaż, akwizycję, budowę własnej ścieżki kariery, to te trzy nawyki, które Ci dzisiaj pokażę, niesamowicie pomogły mi osiągać cele, które sobie zamierzałem. I teraz te nawyki pokażę w warstwie ogólnej, a następnie pokażę ich zastosowanie w dzisiejszych czasach. No bo na co Ci to, co robiłem 10 lat temu, skoro świat się kompletnie, kompletnie zmienił? Ale podstawowa baza tych nawyków cały czas ma zastosowanie i cały czas ich używam. Założenie, które przyjmuję dla fundamentu tego nagrania jest takie, że każdy z nas, absolutnie każdy, niezależnie od tego, gdzie się urodził, w jakiej rodzinie, jakie ma za sobą trudne czy łatwe doświadczenia, czy ma talent, czy talentu nie ma, czy jest blondynem, czy, czy szatynem, nie, ma znaczenia, wszystkie, nie mają znaczenia wszystkie inne warunki. Znaczenie ma to, że każdy z nas jest wyjątkowy i kiedy tą wyjątkowość włożyć w odpowiednie okoliczności, Czyli w odpowiednim miejscu, przy odpowiednim wyszkoleniu i przy odpowiednich nawykach, to każdy może uwolnić swój pełny potencjał. Jest jeden warunek, musi oczywiście tego chcieć. Druga rzecz, która jest bardzo istotna dla tych trzech nawyków, to założenie dotyczące jedynej rzeczy, której, której jeżeli ją stracisz, to absolutnie nie odzyskasz. Jest to nasz czas. Każdy, niezależnie od, od okoliczności, mówiłem już, jest wyjątkowy i w odpowiednich warunkach może uwolnić swój potencjał. Druga rzecz, każdy ma do dyspozycji tylko i aż 24 godziny na dobę. To z kolei powoduje, że jeżeli sobie uświadomię, że czas jest jedyną rzeczą, która raz kiedy została stracona, już jest nie do odzyskania, bo każdy z nas na tej ziemi ma ograniczoną ilość czasu i niestety ten zegar bije, nasze lata mijają. Jak ktoś jest młody, no to wydaje mu się, że ma nie wiadomo, ile przed sobą. Im jesteśmy starsi, tym bardziej dociera do nas ten upływ czasu, to to jak korzystasz z tego czasu? Ma znaczenie i wpływa na to, czy idziesz tą drogą lewą pod tytułem osiągasz swoje cele i marzenia, czy prawą ledwo wiążesz koniec z końcem. Zatem, co to za trzy nawyki? Pierwszy nawyk, bez którego nie osiągniesz sukcesu, to to, jak zarządzasz swoim czasem i dostępnością. Czyli będziemy rozmawiać o czasie w kontekście tego, jak jesteś dostępny. No i teraz pozwólcie, że zarysuję pewien obraz. Czy to jest tak, że jeżeli gdzieś na Messengerze zapika komunikat, od razu otwierasz sprawdzisz, kto napisał i co chce. Być może od razu odpisujesz. Może masz w telefonie powiadomienia co do skrzynki mailowej, jak tylko przychodzi mail, od razu sprawdzasz skrzynkę odbiorczą, albo cały czas jeszcze odświeżasz, czy coś ważnego nie przyszło. Można te maile od razu odpisujesz. Albo robisz coś, a tu gdzieś dzwoni telefon. No trzeba odebrać. O, klient dzwoni! Klient dzwoni, no to halo? Halo, witam Panie Marku. Dzień dobry, tak, tak, jestem. ja, tak! Oczywiście, że jestem. Przecież Chcesz fantastycznie obsługiwać swoich klientów, tak czy nie? No i teraz zobacz: to, co jest łatwo dostępne, przestajemy cenić i szanować. Osoby, które są cały czas dostępne, nie są wysoko cenione przez innych ludzi. Tak, i ta pauza, którą zrobiłem teraz, jest bardzo celowa. To jest ten moment, w którym możesz wyrazić wewnętrzny sprzeciw albo może nawet rzuciłeś w stronę ekranu jakimś mocniejszym słowem. Co on, w cudzysłowie, mówi. Dlaczego tak jest? No, bo my czasami mamy wpajane to, że żeby ludzie nas cenili, żebyśmy byli dobrymi sprzedawcami, dobrymi doradcami, dobrymi ekspertami, to trzeba szybko odpowiadać klientom. Czy współpracownik dzwoni, a Ty jesteś menadżerem, no to szybko trzeba dać wsparcie, no bo od tego jesteś jako menadżer. Nic bardziej mylnego. Ja popełniałem te błędy wszystkie na samym początku. Wydawało mi się, że kiedy będę dostępny cały czas, to takie natychmiastowe wsparcie spowoduje, że mój biznes będzie rósł. Efekt tego był taki, że byłem ciągle zajęty, ciągle przepracowany, a wcale biznes nie posuwał się do przodu. Można powiedzieć, że biegałem jak chomik w tym kołowrotku. Co zmieniłem i co może przydać się również Tobie i możesz zastosować to już dzisiaj. Pierwsza rzecz, jak korzystasz ze swojej skrzynki e-mailowej? Pierwsza zmiana, którą wdrożyłem na samym początku, to zacząłem otwierać skrzynkę mailową na początku dnia pracy. Później ją zamykałem i robiłem to samo drugi raz na koniec. Przez cały dzień skrzynka była wyłączona, czyli nie odbierałem maili. I teraz moje poczucie kontroli, które to wspomina. Mówi, jak mogłeś nam to zrobić? Przecież mógł ktoś napisać coś ważnego. Mogło być jakiś pożar, jakaś karetka, ktoś mógł potrzebować Twojego wsparcia, a ty o tym nie wiedziałeś. Tak, i ta niewiedza bardzo służyła moim celom. Cokolwiek się nie działo, zauważyłem, że kiedy otworzę skrzynkę rano i otworzę tę skrzynkę wieczorem, czy tam po południu, zależy o której kończyłem pracę to jest to wystarczające w zupełności, żeby kontrolować co się dzieje, zadziałać w kluczowych sprawach, a w pozostałych i tak ta reakcja nie była konieczna. Natomiast to co odzyskałem, to odzyskałem spokój, odzyskałem skupienie i fokus na zadania, które miałem do zrealizowania. Ta jedna zmiana spowodowała, że moja efektywność bardzo mocno wzrosła. Co z messengerem Whatsappem? Ja na przykład komunikuję się ze swoim zespołem w 90% przez Whatsapp. Tych czatów, na których jestem, z uwagi na mnogość zadań, mam około 20, na których sprawdzam każdego dnia, co tam się dzieje, wydarza. Większości tej korespondencji nawet nie czytam. Dlaczego? Dlatego, że dzieje się tam bardzo dużo różnych rzeczy. W kluczowych sprawach ludzie nauczeni są, żeby mnie oznaczyć, że mają do mnie jakieś konkretne pytanie. I również sprawdzenie tego dwa maks, trzy razy dziennie w zupełności. W zupełności wystarcza. Kiedy natomiast zaczynam pracować koncepcyjnie, zaczynam robić, czy przygotowując materiał, na przykład do takich nagrań, czy przygotowując się do szkolenia, czy do jakiegoś webinaru i tak dalej, to co robię, to wyłączam wszystkie facebooki, whatsappy, instagramy, tiktoki i tak dalej, i tak dalej. Nie ma żadnych wyskakujących powiadomień. Punkt trzeci. Co z twoim telefonem? Czy jak tylko dzwoni telefon, to myślisz sobie. Ktoś dzwoni, ciekawe co chce. Nie, no muszę, muszę to wiedzieć, muszę sprawdzić co chce, może to coś ważnego. Bardziej pozytywna wersja: O, ktoś dzwoni, dać mi pieniądze. Też tak kiedyś robiłem i się okazywało, że wcale nieprawda. Często ktoś chce dostać ode mnie w cudzysłowie jakiegoś rodzaju pieniądze czy walutę. To co zrobiłem, to włączyłem tryb cichy, a ostatnio już od około pół roku praktykuję tryb samolot. Tryb samolot jest fenomenalny, ale bez podłączonego Wi-Fi. Tryb samolot z kompletnie odłączeniem się od kontaktu ze światem pozwala maksymalnie skupić się na tym, co masz do zrobienia. Wtedy, kiedy ma, masz potrzebę zadzwonić, można szybciutko tryb samolot wyłączyć z powrotem, mieć kontakt ze światem i skupić się na zadaniach. Zobacz, jak to wygląda. Z mojej praktyki, taki jeszcze znowu powrót, taki rzut oka na przeszłość. Miałem na przykład ustawiony dzień, gdzie miałem zaplanowanych 20 telefonów do klientów. Wykon... Wiesz, nakręcam się, obejrzałem sobie coś ciekawego, motywacyjnego. Dobra, jestem, już mam ten, wiesz, tą energię, jestem gotów sprzedawać. Biorę telefon, zaczynam dzwonić. Jeden telefon, nieodebrany, drugi telefon, klient odebrał, pogadaliśmy, dobra, poszło, jest zainteresowanie, super, fajnie. W tym momencie dzwoni kolega. I co? I pyta, czemu tam nie pożycz jakiejś rzeczy. No to ja już już byłem nakręcony, już wszedłem na takie flow sprzedażowe, gdzie teraz uruchomiłbym prawo serii w sprzedaży, że dobra transakcja na starcie uruchamia moją skuteczność i teraz mogę jak przecinek po prostu jechać kolejne. Ale nie, kolega potrzebuje pomocy. To nie na dzisiaj. Nie, to na sobotę, był wtorek. I ja teraz ten wtorek zostałem całkowicie wybity po, zostałem wybity, tryb bierny, nie? Zobaczcie, jak człowiek ma auto, e, takie autoobronne mechanizmy. Zostałem wybity, nie zostałem wybity, pozwoliłem się wybić w zupełnie inną uliczkę, przecież to ja odebrałem ten telefon, a mogłem tego nie robić, w myśleniu o tym, co będę miał koledze pożyczyć w sobotę. I teraz po, na powrót, żeby wrócić do tego rytmu, musiałem znowu wykonać dwa telefony, żeby wejść na to samo flow. Potem zadzwonił ktoś inny z jakimś pytaniem, o jakąś pierdołę, która mogła poczekać do tego, jak skończę już serię telefonów. Znowu mnie wybiło. Za trzecim razem już nie wróciłem do tej energii. Za trzecim razem już stwierdziłem, dobra, jak 20 nie zrobię, to 6 też jest dobrze. Lepiej 6 niż 0. Nie, bo zawsze szukam tej pozytywnej strony. Ale, jeżeli ktoś dzwoni, to ty nie musisz odebrać. Nie wiem, czy o tym wiedziałeś. Nie wiem, czy miałaś taką świadomość. Że to, że ktoś dzwoni, nie oznacza, że ty musisz w tej chwili z tą osobą rozmawiać. To ty podejmujesz decyzję, czy to jest dobry czas na taką rozmowę. Czy to nie zaburzy realizacji Twoich celów i Twoich planów? A powiadomienia: wszystkie Facebooki, Instagramy, Whatsappy i najróżniejsze rzeczy masz włączone w telefonie. Taki telefon to jest prawdziwe przekleństwo. Telefon z wyskakującymi powiadomieniami. Od dwóch lat mam we wszystkich social mediach, we wszystkich komunikatorach wyłączoną opcję powiadomień. Mój telefon leży i milczy. Jest wyciszony, a jak pracuję koncepcyjnie jest w trybie samolot i nie ma do mnie dostępu. Dlaczego? Bo znowu, jeżeli jesteś dostępny cały czas, Twoja wartość w oczach ludzi rośnie. Jeżeli zagrasz trochę więcej niedostępnością, to robisz. Z siebie nie chodzi o sztuczną zajętość. Chodzi o to, żebyś ty miał czas, przestrzeń i energię, skupienie na to, żeby osiągać swoje cele. Zauważyłem jeszcze jeden taki tip: kiedy sprawdzam skrzynkę rano i po południu, no już od półtora roku ja tego nie robię, bo robi to moja asystentka, ale powiedzmy, że nie jesteś na tym etapie, że mieć asystentkę, która sprawdzi za ciebie maila. Więc ta rada może być dla ciebie na, tym, na ten moment nieprzydatna. To sprawdzaj skrzynkę rano i wieczorem. Jak widzisz nieodebrane połączenia czy wiadomości o tym, że ktoś dzwonił, nie oddzwanie od razu. Zarządzając w tej chwili koło 200-osobowym zespołem, gdybym odbierał każdy telefon, z którym ktoś ma tylko jedno pytanko, z ciekawości chcę podpytać. Takie drobne grzegorz pytanko, które zauważyłem, że drobne pytanka niczym się nie różnią od tłustych, grubych, ciężkich pytań. Wymagają dokładnie takich samych pełnych odpowiedzi. Ale ludzie często mówią, że tylko jedno pytanko, nie? To gdybym odbierał wszystkie te telefony, gdzie ktoś ma tylko jedno pytanko, tak podpytać dzwoni. Na które muszę udzielić pełnych odpowiedzi, nie byłbym w miejscu, w którym jestem. Oddzwaniam zawsze po południu, jeżeli zdążę, jak nie, oddzwaniam na drugi dzień. I wiecie, co się okazuje? W 90% przypadków temat jest już nieaktualny. Wiecie, co najczęściej słyszę? A nie, o, dziękuję, że odzwaniasz, ale wiesz, co nie, już spokój, już sobie poradziłem. Bo miałem takie pytanie, wiesz, to już, wiesz co to już, już poradziłeś, to już mi nie mów sobie, z czym poradziłeś. To gratuluję, piona, i jakby nie muszę tego wiedzieć. Poradziłeś sobie i, i właśnie z takimi ludźmi chcą, chcę pracować, którzy sobie radzą, którzy są samodzielni. Podsumowując ten pierwszy nawyk, jeżeli chcesz, żeby ludzie szanowali Twój czas i Ciebie, nie możesz być cały czas dostępny. Jeżeli chcesz móc się skupić na zadaniach i na celach, które Ty masz do osiągnięcia, nie możesz być cały czas dostępny. I ta niedostępność, czy ograniczona dostępność, to jest pierwszy krok do tego, żeby odzyskać czas, czyli walutę którą jak stracisz, to jest nie do odzyskania. Ciekaw jestem, jak to jest u Ciebie. Jak zarządzasz czasem? Odbierasz od razu wszystkie telefony? Odpisujesz na wiadomości? Od, odtwarzasz od razu maile? Czy nie? Napisz w komentarzu, jak to u Ciebie wygląda i którą z tych rad w pierwszej kolejności widzisz, że najlepiej będzie u Ciebie zastosować. Przechodzimy do drugiego nawyku. Zanim powiem Ci o drugim nawyku, to jedno krótkie pytanie. Czy Ty już subskrybujesz ten kanał? Ten kanał, na którym już jest 12 odcinków na moment, kiedy nagrywam to wideo, 12 odcinków na temat sprzedaży, zdrowych nawyków, relacji z osobami, między innymi jak radzić sobie z toksycznymi osobami? Wielu tych pośród 3,5 tysiąca, jak patrzę teraz, osób, które subskrybują ten kanał, a on ma dopiero 2 miesiące. To osoby, które cenią sobie to, że masz tu gotowe podpowiedzi, nie takie teoretyczne z książek, tylko z praktyki jak to robić, żeby skutecznie sprzedawać, jak to robić, żeby skutecznie działać, jak to robić, żeby dbać o siebie i relacje zdrowe relacje z innymi ludźmi. Więc jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś, łapka w górę, kliknij, subskrybuj i dzwoneczek, abyś dostawał powiadomienia o nowych filmach. Drugi nawyk, bez którego nie osiągniesz sukcesu, to Twoja poranna rutyna, czyli co robisz po tym, jak otworzysz oczy. Większość ludzi zaraz po przebudzeniu odpala telefon, social media i scroluje, i ogląda roleczki, posty, yy, memy, jakieś tam tańczących ludzików, itd, i tak dalej. Co ty robisz rano? Czy też od razu otwierasz swój umysł, który, który właśnie się dobudza, i od razu wkładasz tam mentalnego cheeseburgera i frytki zapijając kolą? Czy od razu mentalnie zarzucasz to śmieciami? Większość ludzi, którzy nie osiągają swoich celów, zaczynają dzień od tego, że oglądają innych ludzi w social mediach, sprawdzają, gdzie pojechał, co zrobił, co nowego, a ten tu polubił, jak skomentował, a ten jak mu odpowiedział, i żyją tymi wszystkimi rzeczami, żyją życiem innych ludzi. I teraz zobacz: Twój umysł, Twoja energia, Twoja zdolność i motywacja do osiągania celów przypomina baterię w telefonie. Wyobraź sobie, że telefon rano odłączasz od ładowarki, jest pełna bateria. No to wiesz dobrze, że dzisiejsze telefony z reguły to jeden dzień, jak wytrzymują, to i tak jest nieźle, jak się korzysta dużo z telefonu. I teraz ta bateria, im bardziej im więcej oglądasz wideo, czy grasz w jakieś gierki, no to ta bateria po prostu schodzi, schodzi, schodzi. No i później przychodzi po południe, musisz zadzwonić w ważne miejsce, już patrzysz, czerwona kreseczka, nie ma baterii, trzeba się znowu doładować. Z nami, jako z ludźmi, jest jak z tymi bateriami. Kiedy się wyśpisz, wstajesz rano, twoja, twoja, twoja silna wola, energia, entuzjazm, jest jak pełna, naładowana bateria. I co robisz z tą baterią? Na co ją zużywasz? Jak tak poświęcisz pół godziny, godziny na scrollowanie treści w social mediach, konsumujesz, zajadasz te wszystkie hamburgery, cheeseburgery, frytki i kole mentalne, to twoja bateria maleje. Potem, kiedy nagle masz siąść do roboty i stwierdzasz, w sumie to dzisiaj to nie mam dnia na pracę. W sumie to dzisiaj nim się nie chce. Która? Dziesiąta do 16, jeszcze sześć godzin, jakoś trzeba to wszystko przeżyć. Tak, mój drogi, moja droga, nie osiągniesz sukcesu. Alternatywną drugą opcją, która pozwala pogodzić to, że lubisz sobie coś tam poskrolować i zajrzeć, co się dzieje w świecie, i jednocześnie zamiast włożyć tych wszystkich śmieci i fast foodów mentalnych do głowy, jest zapełnienie tego czasu oglądaniem treści, które budują i rozwijają Twój mózg. Co możesz zrobić? Na przykład możesz rano zacząć od wszystkich tych social mediów, ludzi, których obserwujesz, a którzy produkują treści, które wzniosą Cię na wyższy poziom. Czy to jeżeli chodzi o Twój produkt, Twoją usługę, to czym się zajmujesz, czy mentalnie, emocjonalnie. Dlaczego miałbyś nie zacząć, czy nie miałabyś zacząć dnia od takich treści? Od treści, które zawierają coś, jakąś myśl, inspirację. Czasami ja też wstaję i nie mam energii do pracy. Czasami wstaję i zwyczajnie jak ktoś mówi Stało się to tą lewą nogą, albo pogoda nie taka, no wiesz, pada, jest pochmurno, no i co ja mam teraz zrobić, jak ja mam trzy dni w tygodniu spędzam w studiu nagrań, czyli tutaj i, i, i tworzę różnego rodzaju treści, materiały, ale nieraz wstanę i naprawdę nie mam do tego energii. To wrzucam sobie treści innych ludzi, którzy są inspirujący, którzy dla mnie są tacy podnoszący na duchu, obejrzę sobie trochę takich treści. I wtedy mój, moja bateria się doładowuje, nagle czuję, dobra, jestem w stanie. Jak już zacznę to robić, to już później idzie. Ale czasami jest pod górkę. Każdy z nas tak ma. No więc alternatywa pierwsza to ludzie, ci, którzy nie osiągają sukcesu, zarzucają swój umysł od rana śmieciami. Ludzie, którzy sukces osiągają edukują się, uczą codziennie. To może być książka, to nie musi być ekran. Zobacz, to jest też tak, część osób, które mi obserwuje, pisało o tym otwarcie, że zauważyły u siebie to, że są wysoko wrażliwe. WWO, czyli wysoko wrażliwe osoby, to są takie, które mają trochę inaczej skonstruowany układ neurologiczny i odbierają ze świata trochę więcej bodźców, czyli dużo Ciszej mogą być dźwięki, może być ich dużo mniej, żeby czuły się przytłoczone nadmiarem bodźców. Zauważyłem u siebie, że kiedy na przykład prosta rzecz do zaobserwowania, czy kiedy wchodzisz do centrum handlowego i są tam te wszystkie światełka, dźwięki, tu muzyczka, tu ktoś jedzie, tu ktoś biegnie, coś się dzieje, to po godzinie dwóch, trzech czujesz takie mega zmęczenie tą ilością, ilością bodźców. Albo może cały dzień wisisz na telefonie, jeszcze tu maile, tu wyskakują różne komunikaty. Jest 16 i czuję, że twoja głowa już po prostu ona jest tak zmęczona jak mięśnie po ciężkim treningu na siłowni, że tak jak zmęczona ręka już nie jest w stanie podnieść kolejnego handla, już, już nie możesz, już nawet jakbyś tam dopychał drugą ręką, to to już nie, już mięśnie odmawiają posłuszeństwa, twój mózg to też mięsień. I ilość bodźców, które do niego dostarczasz, też powoduje, że w pewnym momencie twój mózg już nie dźwiga kolejnego zadania. Już nie chce kolejnej myśli, już nie ma, nie chce kolejnego telefonu. Może, być może łapiesz się na tym, że masz dzwonić do kolejnego klienta i czujesz ciarki na ciele, już sobie, nie, już dzisiaj dosyć kontaktu z ludzkością. Jeżeli zauważasz u siebie takie rzeczy, to musisz zadbać o to, na jakiej bodźce wystawiasz swój umysł. Jeżeli nie zauważasz takich rzeczy, generalnie nie masz tego rodzaju wyzwań, to i tak, i tak twoja bateria też ma ograniczoną energię. Dbaj o to, że kiedy jest ona pełna, czyli rano, czyli wtedy, kiedy zaczynasz, kiedy się już dobudzisz, może wypijesz kawę, może wodę, może zrobisz trening, to ta pełna bateria, zacznij od najtrudniejszych zadań. Zacznij od tego, co najbardziej odkładasz. Bo jak zaczniesz od najtrudniejszego, to wszystko potem wydaje się już po prostu spacerkiem. Podsumowując, zatem rano. Poświęć czas sobie, zadbaj o swoją głowę, o to jak się będziesz czuł przez resztę tego dnia. Nie zaśmiecaj sobie głowy tymi wszystkimi śmieciami w social mediach. A jeśli już musisz je obserwować, to zacznij od treści, które podniosą Twój entuzjazm. Przypomnij sobie, jakie masz cele, do czego dążysz, ustal, jakie zadania Cię do nich przybliżą, i do dzieła. I zacznij działać, i zacznij działać od najtrudniejszej rzeczy, jaką masz do zrobienia na ten dzień. Jak to jest u Ciebie. Napisz w komentarzu, czy to jest tak, że zaczynasz od tych najtrudniejszych rzeczy, czy łapiesz się na tym, że raczej te social media, różne głupotki poskrolować i tak spędzasz ranek na dobudzeniu. Jakie masz Ty nawyki? Napisz proszę w komentarzu, jestem ciekaw, jak to wygląda u moich widzów. Trzeci nawyk, bez którego nie osiągniesz sukcesu, to regularne wystawianie się na niewygodę. Dużo się mówi w świecie takich materiałów na temat rozwoju osobistego, o strefie komfortu, wychodzenie poza strefę komfortu. Ja lubię mówić o wystawianiu się na niewygodę. Jako ludzie jesteśmy jak woda staramy się płynąć z górki czyli staramy się iść po linii najmniejszego oporu czyli robić to, co znane, robić to, co sprawdzone no bo po co narażać się na niewygodę? I oczywiście za każdym razem, kiedy robisz to, co niewygodne i jest to po prostu niewygodne, jest to niekomfortowe. To tak jak świeżo założony, nowy skorzany buton, tu uciska, tu jest tam gdzieś niewygodny. Trzeba go rozchodzić i tak jest z nowymi nawykami. Słyszałem kiedyś takie zdanie, że jeżeli robisz w życiu to, co potrafisz i to, co jest łatwe, nigdy nie prześcigniesz samego siebie. A to, jaki jesteś do tej pory, doprowadziło cię do miejsca, w którym jesteś teraz. Jeżeli miejsce, w którym jesteś, cię zadowala, no to znaczy, że być może robiłeś czy robiłaś po drodze te rzeczy niewygodne. Ale bardzo często my się zatrzymujemy. Osiągamy jakiś tam poziom jakiegoś komfortu i dobra? Jak to jest kijowo, ale stabilnie i nie za bardzo chcemy iść dalej. Co prawda, chcielibyśmy tych wszystkich rzeczy, które mają ludzie, którzy są dalej. Chcielibyśmy żyć tak, jak oni, jeść to, co oni, podróżować tam, gdzie oni, mieć takie dobra materialne, czy tak, tyle czasu. Ale robić to, co ci ludzie, no to już nie do końca. No i teraz wystawianie się na niewygodę jest kluczowe. Bo tylko wtedy, kiedy zaczniesz robić to, co niewygodne, Będziesz lepszą wersją siebie. W całym osiąganiu celów. Ja na przykład lubię wystawiać sobie bardzo ambitne cele, nie tyle dla samego faktu ich osiągnięcia, co kluczowe dla mnie osobiście jest to, jakim człowiekiem muszę się stać, żeby ich osiągnięcie było proste. Czyli podam Ci przykład na mojej działalności w social mediach. Bo na przykład, social media, jak już mówimy o tym, o tym konsumowaniu treści, to zamiast konsumować treści, zacznij je tworzyć. Zacznij budować swoją markę osobistą po to, żeby to inni konsumowali treści Twoje. I teraz jak wyglądała moja droga? Ja pierwsze nagrania do wideo, wideo do sieci nagrałem w 2012 roku. Oczywiście, czy się stresowałem tym nagraniem? No pewnie najbardziej tym, jak ocenią to moi znajomi. Co będą gadać za moimi plecami? Strasznie przejmowałem się tym, co pomyślą inni. Później nagrywałem jakieś tam materiały, robiłem różne webinary itd. itd. Ale taką działalność, powiedzmy, z tymi krótszymi formatami, z YouTube'em, zacząłem kilka lat temu w produkcie, który sprzedaję na co dzień, czyli w kredytach frankowych, no i teraz kredytach gotówkowych, które unieważniamy i tworzymy darmowe kredyty dla ludzi. I teraz zacząłem nagrywać swój kanał, nabici przez banki, on się wtedy nazywał Nabici We Franki, który, na który nagrywałem różnego rodzaju treści. Czy to na Facebooku, czy na YouTube były one publikowane, no i przez tam 4 lata udało mi się zgromadzić grupę 30 tysięcy osób z tej grupy docelowej, która mnie obserwowała. I jakiś mniej więcej rok temu, bo to był październik 2022 roku, taki miałem punkt startowy, kiedy podjąłem decyzję. Podjąłem decyzję, że chcę to rozwinąć. Że chcę oprócz tego, że nagrywam materiały typowo fachowe w branży, w której działam. To chcę podzielić się też doświadczeniem swoim ze sprzedaży, budowy zespołów, takim rozwojem siebie itd., itd. Jaki jest dzisiaj efekt po roku? A później ci powiem, co do niego doprowadziło. Poza tym, że oczywistym wnioskiem jest to, że doprowadziło do niego wystawienie się na niesłychaną dotąd, czy niespotykaną dla mnie dotąd niewygodę. To z 30 tysięcy osób, które mnie obserwowały, dzisiaj tych osób jest 350 tysięcy. Około 110 tysięcy na kanałach tych bankowych i około 240 tysięcy na kanałach dotyczących mojej marki osobistej. Grzegorz Celeban, jednym z tych mediów jest właśnie YouTube, który oglądasz, czy podcast, którego właśnie słuchasz. No to jest to w ciągu roku wzrost dwunastokrotny. Czy to jest duży wzrost? Uważam, że tak. Czy są tacy, którzy rozwijają się szybciej? Pewnie tak. Nie jest to kontent rozrywkowy, jest to kontent dosyć specjalistyczny. Jest to kontent dla węższego grona odbiorców: no bo nie tańczę, nie wygłupiam się, no czasami zrobię jakieś scenki i tak dalej. Ale generalnie jest to kontent dla ludzi, którzy się chcą rozwijać, a ich jest z reguły trochę mniej. No i teraz być może ty jesteś osobą, która chciałaby, patrzysz sobie na to, jak wyglądają moje słyszenia, sobie, ja no ten to może być teraz mądry, bo tyle osób go ogląda, to on się teraz będzie wymądrzał, jak to trzeba robić. Ale zaczynałem rok temu moje profile Grzegorz Celeban społecznościowe od zera. Obserwowało mnie no, tą stronę Grzegorz Celeban, która była nieaktywna. Obserwowało na Facebooku tam z 600 osób, to byli głównie znajomi. Głównie znajomi. I teraz co musiałem zacząć robić? Musiałem zacząć produkować regularnie treści. To wymagało ode mnie nauczenia się tego, jakie treści ludzie chcą oglądać. Zderzyłem się brutalnie z rzeczywistością, że to, co mi się wydawało, że ludzi ciekawi, a co ich faktycznie ciekawi, to się okazały dwie różne, dwie różne rzeczy. Natomiast musiałem się nauczyć krótkich form wideo: jakie nagrywać, co tam zamieszczać. Jakie treści, jak często, o których godzinach, jak to montować, zespół musiałem do tego zbudować i tak dalej, tak dalej. Dobra, być może patrzysz sobie na to: 350 tysięcy obserwujących, aż tyle nie potrzebuje. Luz, ale jeżeli chciałbyś pozyskiwać więcej klientów, którzy przyjdą do ciebie sami, sami będą się zgłaszać po konsultację, po Twój produkt, po Twoją usługę, to zacznij budować swoją markę osobistą. No ale powiesz, no ale jak Grzegorz nie chce nagrywać, ja nie chcę, jeśli ja źle czuję przed kamerą. Ty to wiesz, masz do tego drych, ale ja źle się czuję przed kamerą, to zacznij pisać posty. Po tym, jak będziesz pisać posty, za jakiś czas, jak ich napiszesz trochę, weź mikrofon, dyktafon w telefonie, zacznij nagrywać, jak to czytasz. Możesz otworzyć podcast. Jak już się trochę z tym, z tym okrzepniesz, po, zobaczysz, że części ludzi się to podoba, wtedy być może nagrasz pierwsze wideo. Ale zacznij robić coś, czego dzisiaj nie robisz, co dzisiaj jest dla ciebie niewygodne, bo nigdy nie prześcigniesz siebie, jeżeli będziesz robić to, co już w tej chwili umiesz. Zobacz, w tym odcinku. Jestem ciekaw, który z tych nawyków sukcesu wdrożysz w pierwszej kolejności? Które z nich znałeś, które nie znałeś? Co było dla Ciebie zaskakujące w tym wideo? Napisz proszę w komentarzu. Który z tych nawyków wdrożysz w pierwszej kolejności? Twoją mniejszą dostępność po to, żeby odzyskać czas i skupienie? Poranną rutynę, żeby nie skrolować śmieci w social mediach, tylko zacząć od czegoś, co cię pozytywnie nakręci? Czy może wystawienie się na niewygodę i być może otworzenie swojej marki osobistej i nagrywanie treści na temat doświadczenia i wiedzy, którą już masz? Jestem ciekaw waszych komentarzy, zawsze staram się na nie odpowiadać, dlatego. Jeżeli ci ten film się podobał, jeżeli uważasz go za przydatny, zostaw łapkę w górę, napisz jakikolwiek komentarz. Niech algorytmy tego YouTubea poniosą go do innych osób, które mogą też potrzebować. I zapraszam do obejrzenia innych odcinków. Subskrybuj kanał, kliknij dzwoneczek. I do zobaczenia w kolejnym materiale. Grzegorz Ceremon.